Fragment Słowa Bożego czytam z drugiej Księgi Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy Mojżesz rzekł: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu! A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu i zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Historia powołania Mojżesza rozpoczęła się przy gorejącym krzewie. Wszyscy pamiętamy tę historię, pamiętamy także później to wszystko, co działo się przez następne 40 lat, kiedy znajduje się w Egipcie, wyprowadza z lud Egiptu i przeżywa różne perypetie w czasie swojej wędrówki, wyprowadzenia ludu izraelskiego na pustynię. Ale dzisiaj trzeba wspomnieć jeszcze o jednym bardzo szczególnym miejscu, mianowicie o górze Nebo, gdzie właśnie się znajdujemy. Stąd bezpośrednio rozpościera się widok na ziemię izraelską. Stąd w prostej linii jest 46 km do Jerozolimy i 27 km na przykład do Jerycha. Prawdopodobnie gdzieś tutaj Mojżesz u końcu swojej wędrówki siada na górze, Pan Bóg pokazuje mu całą tę ziemię, mówi, że to jest właśnie ta ziemia, do której on prowadzi swój lud. Ale Mojżesz, jak się okazuje, nie wchodzi do tej ziemi. Mając 120 lat, jego etap ziemskiej wędrówki, jego etap ziemskiego powołania się kończy. Pan Bóg przygotował mu coś o wiele lepszego. Myślę, że w naszym życiu też mamy takie momenty, że chcielibyśmy doprowadzić coś do końca, chcielibyśmy widzieć być może etap naszej służby, naszej drogi, chcielibyśmy widzieć efekt, wynik, cel, chcielibyśmy się w tym celu jakby zanurzyć. Ale historia Mojżesza pokazuje, że nie zawsze jest nam to dane. Ale czy oznacza to to, że nie było warto? Czy oznacza to to, że Bóg nie dał nam czegoś wspaniałego? Moi drodzy, zostawiam was z pięknymi widokami, pozdrawiając z Jordanii, i zostawiam was z takim przemyśleniem. Być może jesteś gdzieś w jakimś etapie swojej służby, być może jesteś w etapie swojego życia, być może jesteś w trakcie swojego życiowego zadania i być może nie zobaczysz efektów i wyników twojego powołania. Być może ktoś inny będzie je dalej realizował, ale życzę ci tego, byś był spełniony tam, gdzie jesteś, byś żył perspektywą tego, że spotkasz się z samym Bogiem, że będziesz przekonany o tym, że zrobiłeś to, co do ciebie należy, jak najlepiej. Życzę ci miłego dnia i pozdrawiam z góry Nebo.